Sam osobiście wielokrotnie podróżowałem autostopem, zwłaszcza <gryw> będąc nieco młodszym, ale żeby w czasie podróży autostopem, czy w kontekście podróżowania autostopem działy się takie rzeczy, to nigdy bym nie przypuszczał. I dobro, witam Was bardzo serdecznie. Okazuje się, że można zjeździć cały świat, odwiedzić niemalże wszystkie kontynenty, a wydarzy się jedno takie spotkanie, które zaważy na całym życiu. I o takim spotkaniu, o takim doświadczeniu, o takim przeżyciu w dzisiejszej historii zaczerpniętej z książki o ducha dla ducha. Serdecznie zapraszam. Śmieję się, że Bóg mnie złapał na stopa i przywiózł do klasztoru. Nigdy bym się nie spodziewała, że do tego doprowadzą mnie podróże autostopowe. Zawsze miałam tysiąc pomysłów na życie i bynajmniej nie było to życie zakonne. Lubiłam chodzić swoimi drogami. Gdy więc pierwszy raz usłyszałam w swoim sercu głos powołania, byłam zdezorientowana, a nawet przestraszona. Ja na zakonnicę? Sądziłam, że jestem ostatnią osobą, która by się nadawała, a zresztą miałam dużo ciekawsze pomysły. Jednak Bóg, dobry pasterz, który zna swoje owce, zna również mnie i wiedział, w jaki sposób mnie przyprowadzić do siebie. Jakieś pół roku przed tym, jak w ogóle zaczęłam zastanawiać się nad swoim powołaniem, odkryłam pasję podróżowania autostopem. Czy to przypadek, że na pierwszą wyprawę wyruszyłam z jasnej góry, trafiłam po drodze na śluby zakonne Dominikanów i spotkałam stopującego zakonnika? Jako zapalonej autostopowiczce, kolega powiedział mi, że spotkał siostry zakonne, które jeżdżą na stopa. Kilka lat później pojechałam stopem do Brukseli na spotkanie dla młodych organizowane przez braci Steze i tam poznałam wspólnotę Baranka. To właśnie były te siostry autostopowiczki, o których słyszałam. Dlaczego dwa razy w wielkim tłumie podeszły akurat do nas? Coś poruszyło się w moim sercu. Minęło jednak kolejne kilka lat, zanim odwiedziłam je w ich polskim klasztorze. Dwa razy przyjechałam bez zapowiedzi i nikogo nie zastałam. Pomyślałam, do trzech razy sztuka. Po dwóch latach zdecydowałam się na ostatnią próbę. Podróż autostopem zajęła wyjątkowo dużo czasu. Dojechałam, zastałam siostry. Okazało się, że dopiero co wróciły. Chyba przez ten czas moje powołanie musiało jeszcze dojrzeć, by mogła bardziej zaufać Bogu i rzeczywiście wsłuchać się w Jego głos. Przez kilka lat Jezus bardzo dyskretnie zapraszał mnie do pójścia za Nim, ale zostawił mi wolność odpowiedzi na to wezwanie. I choć ja często chodziłam swoimi drogami, On wciąż mnie szukał i powoli przygotowywał moje serce, składając w nim pragnienia i coraz bardziej pociągając do siebie. Autostopem podróżowałam nałogowo. Przez ponad 8 lat mojego autostopowania przejechałam jakieś 100 tysięcy kilometrów i odwiedziłam 25 krajów na trzech kontynentach. Tysiące przygód spotkanych ludzi, w fascynujących miejsc. Odkrywałam jednak, że chodzi też o coś więcej. Autostop to nie tylko przygoda, ale też sposób na spotkanie z żywym Bogiem. Doświadczałam bardzo namacalnie jego opieki, troski, prowadzenia. Przychodził do mnie w drugim człowieku. To była szkoła zaufania. Podróże stawały się też okazją do dzielenia się wiarą. To Pan Bóg wybierał, kogo mam po drodze spotkać. Bóg coraz mocniej wchodził w historię mojego podróżowania. Dużo łatwiej jednak powierzyć Bogu swoje podróże, niż tę prawdziwą życiową drogę. Wolałam sama kierować swoim życiem, i choć próbowałam wielu dróg, wciąż nie mogłam znaleźć tej właściwej. Dzięki podróżom, coraz bardziej dojrzewałam do tego, że warto zaufać Jezusowi i jemu dać się prowadzić. Bo chociaż nigdy nie potrafiłem przewidzieć, co przygotował. To podczas podróży doświadczałam, jak spełnia moje pragnienia, choć nie zawsze dokładnie tak, jak się spodziewam. Uwierzyłam, że również dla mojego życia przygotował najpiękniejszą z możliwych dróg. Ważnym etapem w rozeznawaniu mojego powołania i dojrzewaniu do odpowiedzi na Boże wezwanie była organizacja rekolekcji autostopowych. Wszystko zaczęło się w wigilję zesłania Ducha Świętego. Tak się złożyło, że spędzałam ją w autostopowym gronie. Nie przypuszczaliśmy, że Bóg właśnie przygotowuje dla nas wielką, niezwykłą przygodę. Pojawił się pomysł zorganizowania rekolekcji autostopowych. Organizacja rekolekcji była zadaniem zupełnie nie na moją miarę, ale na Jego miarę. Okazała się jednak zadziwiająco prosta. Wystarczyło powierzyć wszystko Jego woli. To była świetna szkoła zaufania i współpracy z łaską Bożą. Jezus prowadził nas krok po kroku. Z zachwytem odkrywaliśmy, co dla nas przygotował. Wszystko w każdym detalu zaczęło się układać w jakąś zadziwiającą układankę. My tylko odkrywaliśmy ten fascynujący Boży plan. W niezwykły sposób dotarliśmy do miejsca oraz osób, które zaangażowały się w organizację. Wszystko było już jakby z góry przygotowane. Przekonałam się o ogromnej mocy modlitwy oraz tego, jak Bóg działa we wspólnocie. Tam, gdzie spotykają się ludzkie pragnienia i wola Boża, dzieją się cuda. Wystarczyła modlitwa, przestrzeń działania dla Boga. I trochę naszego zaangażowania. Pojawił się pomysł, aby te rekolekcje zorganizować w łodzi. Nie wiemy gdzie, nie wiemy z kim. Jak tu się do tego zabrać? Moment przyłomowy nastąpił niedługo po tym, jak powierzyliśmy rekolekcję modlitwie sióstr klauzurowych. Początki poszukiwań zupełnie się nie układały. Gdy okazało się, że to, co do tej pory zaplanowaliśmy, nie wypali, Pozostała tylko modlitwa. Boże, jeśli chcesz tych rekolekcji, to ty zajmij się nimi, zrób coś. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź. Dalej wszystko potoczyło się błyskawicznie. Nie minęło pół godziny, a zaczepiła mnie nieznajoma dziewczyna, która siedziała koło mnie na mszy, zupełnie niespodziewanie wspominając o swoich znajomych złodzi. Wyszłam z kaplicy trzymając w ręce telefon do Malwiny, która była prawdopodobnie najwłaściwszą osobą w tym mieście, do jakiej mogłam trafić. Pozostało znaleźć odpowiedniego księdza. W internecie trafiliśmy na wzmiankę o Dominikaninie Autostopowiczu, ojcu Krzysztofie, mieszkającym obecnie w Łodzi. Miejsce rekolekcji. Parafia Jezuitów z kaplicą pod wezwaniem Świętego Krzysztofa też już jakby na nas czekało. Jeszcze większe zdziwienie ogarnęło nas, gdy przeczytaliśmy czytania przypadające w kościele podczas ustalonego już wcześniej terminu rekolekcji. Praktycznie każdego dnia były to słowa skierowane bardzo konkretnie do nas. Gdy my wyruszaliśmy w trasę w Ewangelii Jezus właśnie rozsyłał apostołów, wzywając ich do wyruszenia w drogę bez pieniędzy. Ostatniego dnia rekolekcji również apostołowie wracali z misji. Misterny Boży Plan, którego z pewnością nie można nazwać przypadkiem. Podczas tygodniowych rekolekcji, na które wyruszyłyśmy według wskazań Ewangelii, bez pieniędzy w bardzo namacalny sposób doświadczyłyśmy Bożej opieki, czułej miłości dobrego ojca, który jakby prowadził nas za rękę. On naprawdę o wszystko się zatroszczył, stawiając na naszej drodze wspaniałych ludzi, karmiąc nas, przygotowując noclegi i niezwykłe spotkania, a nawet spełniając marzenia swoich dzieci na przykład, aby złapać na stopa łódkę. Bóg wyraźnie przychodził do nas w napotkanych osobach i bardzo konkretnie odpowiadał na nasze modlitwy. Kiedy potrzebowałam się dostać do lekarza, nie mając ze sobą pieniędzy ani nawet czasu, prosiłyśmy pana, by zatroszczył się o moje zdrowie. Jeszcze w trakcie modlitwy zatrzymała się przy nas pani, mówiąc, że nagle poczuła, że ma nam pomóc. Okazało się, że jest pielęgniarką. Kilka minut później byłyśmy już w przychodni z wykupionymi lekami w ręku. Duch Święty prowadził naszą drogę, każdą rozmowę, każde spotkanie. Doświadczyłyśmy apostolskiej radości, mogłyśmy się nią dzielić z osobami, które Bóg stawiał na naszej drodze. Spotkałyśmy ludzi bardzo głodnych Pana Boga, ludzi w ważnych momentach ich życia. Mogąc być świadkami tego, jak Bóg przychodzi do tych osób, jak ich szuka. Wszystkie wydarzenia, słowa, gesty, rozmaite szczegóły w jego świetle nabierały głębi, stawały się bardzo wymowne. Podczas tej niezwykłej podróży Bóg nie tylko spełnił moje pragnienia, ale dał mi o wiele więcej niż się spodziewałam. Dał mi żywe doświadczenie Ewangelii. Nie miałam wątpliwości, że tak właśnie pragnę żyć żyć Ewangelią. Bóg tak bardzo pragnie mojego szczęścia. Wystarczy powiedzieć Mu tak, zdecydować się pójść za Nim, dokądkolwiek mnie zechce zaprowadzić. A to w pewnym momencie okazało się zadziwiająco proste. Dla tej największej miłości. Warto było zostawić wszystko inne. Dopiero poznając bliżej wspólnotę Baranka, zorientowałam się, że życie małych sióstr to nie tylko autostop, ale przede wszystkim stop. Że jest to wspólnota monastyczna, która większość czasu spędza w klasztorze. Co jak co, ale takiego życia to bym się dla siebie nie spodziewała. Przecież ja nigdy nie mogłam usiedzieć w jednym miejscu. Bóg zna mnie jednak lepiej niż ja samą siebie. Piękno tego życia, które tutaj odkrywam, przerasta zupełnie jakiekolwiek moje wcześniejsze wyobrażenia i marzenia. Jezus naprawdę daje życie w obfitości. Przepiękne świadectwo o działaniu Boga w życiu człowieka. Człowiek ma różne drogi, różnymi drogami wędruje, różne ma wyobrażenia o swoim życiu, ale tak naprawdę to do końca zna nas Pan Bóg i to On wie, co jest dla nas najlepsze. Tak, piękne to świadectwo małej siostry Noemi, która opowiedziała o swoim powołaniu: jak to Bóg złapał ją na autostopa i przywiózł do klasztoru. Chciałbym zakończyć to dzisiejsze opowiadanie, tę historię powołania opowiedzianą przez siostrę Noemi słowami papieża Franciszka. Te słowa zostały umieszczone na końcu tego tekstu i są to słowa skierowane do sióstr zakonnych. Posłuchajcie proszę. Drugie siostry, bądźcie pewne, że z miłością o was pamiętam. Modlę się za Was, ale także i Wy módlcie się za mnie. Pozdrawiajcie ode mnie Wasze wspólnoty, a zwłaszcza siostry chore i młode. Do wszystkich kieruję zachętę, by szczerze i z radością szły drogą Chrystusowej Ewangelii. Tyle na dzisiaj życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy, wszystkiego dobrego. Pokój i dobro.